umarłem. 4 dni temu. Jak co rano wsiadłem do samochodu. Czekałem na Ulę i na Jacka. Silnik rozgrzewał się, radio powiedziało, że nadchodzi niż, a ja nagle poczułem strach, że za chwilę coś zaboli mnie w sercu. Nawet nie zdążyło mnie zaboleć, tylko poczułem strach i nabrałem powietrza w płuca. I tyle. 36 dni temu umarł mój mąż. Był i nagle nie ma. Ja początkowo myślałam, że kocham go tak sobie. Trochę kocham, trochę nie, może nawet nie myślałam o tym. Nie myśl o tym. A o czym mam myśleć? Muszę zabrać akta sprawy mojego męża. To jest polityczna sprawa. Dużo takich spraw prowadził? Sporo. Kto to weźmie? Ktoś podobny do pani męża. Nie znam nikogo takiego. Postawiła pani starego człowieka przed trudnym wyborem. Takie są czasy, że trzeba wybierać. Wie pani, jakie są czasy, to ja bardzo dobrze wiem. Nie trzeba było brać tej sprawy, panie mecenasie. Chciał, żeby ten chłopak wyszedł. Ale jego nie ma. Antek tu jest. Ja mam tylko jedno zadanie. Wydostać cię z tego budynku. A ma pan dla nas jakiś inny pomysł? Bronimy morderców, oszustów, złodziei. Każdy chciał wyjść. A tu uczciwy, niewinny chłopak nie chce. Już ludzie chcą być lepsi, odważniejsi. Kto nie wiedzą, jak to zrobić. Ktoś im musi to pokazać. Jeżeli postanowiło się żyć, trzeba umieć dużo wytrzymać. A może ty po prostu wiesz, czego chcesz? Wiem. Żeby było lepiej. Bo sprawiedliwiej, tak? Tak. A gdzie? W Polsce. W jakiej? W jakiej Polsce? Nie chcesz ze mną rozmawiać. A może ci przeszkadza, że nie mówię do ciebie pan, co? Nie. No więc? W jakiej Polsce? W naszej. Nie ma innej. Właśnie w naszej. Socjalistycznej? A czy możesz sobie wyobrazić, że w Polsce nie jest socjalistycznie? Ciężko. No właśnie. Jeżeli ci chodziło o to, żeby było lepiej, a innej Polski nie możesz sobie wyobrazić, znaczy, że ci chodziło o socjalistyczną. I tak właśnie masz gadać. Zupełnie nie jest ważne, co myślisz. Słuchaj, czeka cię rozprawa sądowa. Wiesz, jaki jest sąd? Byłeś kiedy? Sędziowie zawsze byli i są. Wielu z nich myśli poważnie o swoim zawodzie, wielu z nich jest zmęczonych, ale wiedzą lepiej niż inni, że historia kołem się toczy. Spróbujmy im dać jakąś szansę. Wiesz, co to jest dać szansę? Wiem. Zaprzeć się. Synku, pomiędzy zaprzeć się, a nie zapierać, jest jeszcze dużo miejsca. Nie ma. Jest. To trzeba poszukać. Teraz opuszczasz rękę. Lekko. Nie czujesz rąk. Nie czujesz nóg. Nie czujesz całego ciała. I teraz już nie myślisz o niczym. I nie myślisz o nim. Nieważne, czy on żyje, czy nie. Nie myślisz o nim, bo jego nie ma. Nie będziesz chciała, żeby z tobą był. Nie będziesz chciała go widzieć, rozmawiać. Nie będziesz chciała z nim być. Jak się obudzisz, nie będziesz przypominała sobie jego głosu, twarzy. Nie będziesz chciała myśleć i nie będziesz.